Martwi się o ciebie, Smolaks, naprawdę mi na tobie zależy. Wait, what? Czy ona właśnie powiedziała, że na nim... Serio? Nie, nic nie robię. Tylko pocałuj na przywitanie. Zagadaj. Chcę prosić za nieobecność. To on podrywa? Nie podrywa jej. Co by to wybrać? Poderwi? No co, znowu poderwi? Nie, no tak nie może być. Poderwi. Kurde, no... Ty same poderwi, kiedy będzie co innego? Polak, co ty robisz? Rozmawiaj o uczuciach. Wyznaj jej miłość. Tytuł, pocałuj. I nic nie rób. Jezu kochani, ja nie wiem, czy to nie jest za wcześnie. Ej! Zatrzymajcie się! Wypadek samochodowy miał Smolak. Ej, słyszę kogoś. To ja, stary. O, widzicie? To ja. Wszystko mnie boli, mam coś zakrwawione ręce. Spokojnie! Cicho! Nic nie amputują, do środka, szybko. Chyba pójdzie do kasacji. Ufer, nie będziesz zły. Mamy do pogadania. Czy ja o czymś nie wiem? Całowali się. Co? Nie! Co? Nie, gadaj. Nie, serio, zaraz tu wyjdę. Vivi, skąd, czemu tak podejrzewasz? No bo jak weszłam tutaj do pokoju, to siedzieli tutaj przytuleni do siebie i... Tak jakby teraz. Do tego doszło, nie? Nie, dziewczyny, nie obchodzi mnie to, że płacze Jolena, ja teraz idę. Jeżeli miał wypadek samochodowy, to chyba trzeba reagować, tak? Ktoś dał nas... No ale nie zostawimy jej. Dobra, ale ktoś dał nas spod Tedzie Simscraft, że był wypadek obok tej dziewczyny ten... Mieszkania, tak? Muszę ją uspokoić, płacze cały czas, jej tak nie zostawię, ona jest dla mnie jak siostra. Jadę sam. Nie, Vivi, macie towarzyszyć. Nie możesz pojechać pojadę sam. Nie możesz jechać sam, jeszcze tobie się coś bez stanie. Bez dyskusji. Zgodzić się czy się nie zgodzić? Zgadzam się. No dobra, ale szybko, przebieraj się. Masz go dobra. Pilnować, a ja idę przebieraj się. Uspokoić. Hej, dobra, witajcie, ja jestem Lufer, a to jest pierwszy odcinek na Smolaksa kanale z Minecraft domu. Mieliśmy to nagrywać, ale słuchajcie, no ja to dla was nagrywam, dlatego że Smolaks, jak widzieliście w moim odcinku, który macie w prawym górnym rogu, on ma wypadek samochodowy. Ma wypadek samochodowy, dowiedzieliśmy się tego przed sekundą. Jolena płacze tam na górze, na ty usłyszycie teraz. Blackwings, Martina uspokaja. No i kochani, bez wyjątków teraz każdy. 5000 łapek w górę, to nagrywamy kolejny odcinek z Minecraft Dom do Smolaksa na kanale i napiszcie komentarz: Smolaks musi przeżyć, to przytnie wam serducho. Dzień dobry kochani, ja jestem Lufer, cześć i czołem kluski z makaronem. Witam i ozdrowie pytam, czy jak to tam mówię, Boże, jestem zestresowany strasznie. Szybko! Dobra, jestem, dobra. Już jestem. A ty się nie przebierzesz? Nie, nie ma czasu, chodź. No dobra. Chodź, szybko, zamykaj drzwi. Idziemy. Idziemy. A! Jezu! Ej! Zatrzymajcie się! Stop! O, pan Bloki! Pan ty, Czesio Tytmati! Dzień dobry, proszę pana! Dzień dobry, co się dzieje? Wypadek samochodowy miał Smolak! Gdzie? Nie wiem, gdzieś obok jest taki Marysi. Nie wiem, na spottedzie było napisane. Ja wiem gdzie! Ja jej remontowałem pokój ostatnio. Dobra, ale gdzie to jest? Szybko! To jest w tamtą stronę, jeżeli dobrze pamiętam. Dobra, to ale dokładnie! Bo prosto cały czas? No prosto cały czas i będzie po lewej taka chatka biała. Dobra, to my pobiegniemy szybko, bo ja wiem mniej więcej gdzie to jest, a Tytmat i Czesio z Vivi pojadą za nami, zobaczą. No dobra. Szybko. No niech panienka dobra. Siada. Już gotowi? Tak. No, gdzie... Dobra, to chyba w tą stronę mi się wydaje, że było, ale nie jestem 100% pewien. Jezu, ale emocje po prostu, nic się ostatnio tak nie wydarzyło. Dobra, w którą... W prawo. Chyba, czekaj. To jest kościół, nie, czekaj. Albo dobra, tak, chyba tędy to było. Chodźcie szybciej, wyprzedźcie nas szybko. Jedźcie szybko tam do przodu. No jadę, o Boże. Jest tam piasek cały czas. Ale powiem wam, nic się ostatnio takiego nie wydarzyło. Dobra, Luwer, szybko tędy, to było gdzieś tutaj chyba. Szybko, mamy kościół. Ej, ktoś tam jest, halo! Bądźcie po karetkę, szybko. Halo! Puszczcie mi! Dzień dobry! Szybko dzień dobry, tutaj! Dzień dobry! Halo? Dzień dobry! Przepraszam, może się pani usunąć? Proszę pani, pani jest tu Marysio, tak? No tak, to ja! Dzień dobry! To jest mój przyjaciel! Poświetlajcie, bo ja tu nic macie nie jakieś światło? Ej, słyszę kogoś! To ja, stary! To ja! I pan budowniczy Bloki! Tak, wszystko! Puszczcie, proszę! Szybko. Ej, tędy ma. Dzwońcie po karetkę! Nie, dzwońcie, nie. Dlaczego nie? Nie, ja.
Ja jestem pielęgniarką, ja mu pomogę. Pielęgniarko, jesteś? Pani pomoże, proszę. Tak. Szybko, niech pani pomoże. Smolaks! 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 Nic ci nie, tu się nie leje? Nie, proszę. Ze mnie się leje, nie, pomóżcie mi! Spokojnie, spokojnie. Dobra, zróbcie przejście jakieś. A jak? Nie wcofniesz samochodu, nie ma dwóch opon. Proszę pani, mamy dzwonić po karetkę, co mamy robić, bo... Nie, ja jestem pielęgniarką. Tutaj tędy przejdźcie. Chodźcie tutaj, o, weźmiemy go. Podjedźcie ciężarówką! Ale ja nie wstanę, nie da rady. Dasz radę, nie na trzy szans. Radę. Trzy. Szybko, dawajcie. No. Pani Marysiu, trzy, cztery, Czesio, cofaj szybko. Chodź. Co ty w ogóle, Lufer, jesteś ubrany? Nieważne. Otwórz drzwi. Pila! Jezu, wszystko mnie boli, mam coś zakrwawione ręce, spokojnie! Stop! Cicho! Nic nie amputują, do środka, szybko! Gdzie idziemy, pani Marysiu? Dzień dobry. Proszę pana, niech pan jedzie. Ja wiem, gdzie jechać, u pani robiłem już kuchenkę gazową. A ty zamknijcie te drzwi. Dobrze, to biegniemy za nimi, tak? Wróćcie po mnie. My razem do ciebie radzimy, zaraz będziemy, spokojnie. Dobra, kochani, napiszcie komentarz. Smolak żyje, to oczywiście przypniełem wam serducho. Dziękujemy, panie Marysiu. Dziękujemy bardzo, to jest mój przyjaciel. Ja z nim od urodzenia się znam. O Jezu. Szybko, to chyba w tą stronę było, jeżeli dobrze pamiętam. W sumie to widzimy ich jeszcze, więc biegnijmy po prostu. Dobra. Kochani, napiszcie komentarz, Smolak żyje, to przypnie wam serducho i zasubskrybujcie kanał Smolaksa, bo Smolak leci po 100 tysięcy widzów. Dokładnie tak. Zasubskrybujcie w tym momencie, zostawcie dzwona i pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę dla niego. W tym momencie. Chodźcie, szybko. Dobra, szybko. I tu przed nami ten biało-brązowy dom. Nie, to ten pani dom jest? Tak, to jest mój. O Jezu, jaki duży. Chodź szybko, Smolak, skacz. No może cofnij pan, to nie ten dom. No chwila! To ten, uważajcie. Jeszcze. O panienko! Pani Marysiu, o. Spokojnie. Ja krwawię, musicie mi szybko pomóc, zaraz tracę za dużo krwi. Dobra. Będzie dobrze, spokojnie. Dobra, Smolak, wysiadaj, no. Otwieraj pan, dobra? O, no, dobra. Zgaś silnik mieciu. Dobra, o. Nie mogę! No, weź mnie. Chodź. Weź go, panie bloki, panie Tytmati. Cześć, Tytmati, niech pan wyłączy samochód. Chwila! O, weź się. Nie mogę, zaciął się! Jezus, Smolas, coś ty zrobił, drugi dzień wam znam, a wy już tak mieszacie. Pytajcie, dałem ja do was... ratować zwierzę! Ja do was zaraz przyjdę, tylko wstawię samochód. Bel, no porzuciło mi się zwierzę pod koła, no to chciałem szybko wykręcić i trafiłem. Mur. A czyli jak w prawo jazdy dawaliśmy, żebyś właśnie tego nie robił. Bo właśnie będzie coś takiego. Ale skąd miałem wiedzieć? No zapomniałem już. Dobrze, już go nie obwiniajcie, ja go tutaj opatrzę i będzie dobrze. Na pewno? Na pewno, nie, na musimy pewno. Musimy dzwonić po żadną karetkę? Nie, on ma tylko kilka zadrapań. Och, zadrapań, tam nie wygląda o wiele gorzej. Zadrapań, nie się zdałam. Tak, gdzie, siadaj, tutaj? Tak, siadaj. To ja zamknę drzwi. Dobra. Jezus, Smolak, serio, mój samochód! No, co samochód? Pan to samochód się ma! Dopiero co kupiliśmy, kochani, jeżeli zostawicie łapkę w górę, to automatycznie na konto Smolaksa wpływa, jeśli chodzi o pieniądze. Prawdopodobnie będzie podzielne przez 5 ilość wyświetleń, a pomnożone razy 1, czyli po prostu jak wbijecie mu 5 tysięcy łapek, to dostaniemy 5 tysięcy dolarów. Więc teraz każdy bez wyjątku zostaje łapkę w górę. Udostępnijcie ten film i napiszcie komentarz. Smolas, jaki chcesz komentarz? Jestem ranny. Napiszcie komentarz, jestem ranny, to pan... To Smolaksiński razem z panią Marysiową wam przypnie serducho. Jezu, jak ja wyglądam okropnie. Nie ruszaj się. No dobrze. Jezu, coś ty zrobił. Czemu państwo tak późno jeździli samochodem tym swoim? Bo mieliśmy jeszcze jedną robotę do skończenia. Okay. Znaczy u niego w domu, bo znów pomylił, woda mu leciała z kontaktów. Co? Woda z kontaktów? Serio? No co, no uczę się dopiero, no. No ostatnio jak żeś podłączył kurek, to okazało się, że gaz leciał. No zdarza się, no przecież, no co, ty nigdy tak nie miałeś. Tak, no zdarza się. Proszę państwa, mój pies chce iść spać, a się zestresował troszkę, a wy krzyczycie. Przepraszam, już nie będzie. Jakie słowo? Bo się boi nowych osób. To może chodzimy pogadać gdzie indziej o tych kranach. Nie, ja... Tapmy go! Smolak, dobrze się... Wszystko u ciebie okej? Okay? Git? No jest już trochę lepiej. Już mniej boli. Poskłada go pani? Tak, wszystko będzie dobrze. Nie,
Wejdzie to jaki honorowiec się znalazł. Ej, może zadzwoń do może Martyny i Liolo. Dobra, to pójdę do osobnego pokoju. Dobra. Ej, słuchajcie panowie, już jest prawie jasno. O Jezu, miałem się wyspać, a dzisiaj do pracy jeszcze. Dzisiaj to nawet mamy na nockę, nie wiem czy wiesz. Aj, jeny. Wszystko już, pani Marysia, tak? Tak, pani Mario, wszystko dobrze? Dam mu przeciwbólówki, stan jest stabilny, będzie dobrze. Dobra, bo musicie mi wstać. Ale to już chyba wszystko okej, stary, no. No, ale tylko weź, bo siedzę tutaj, ile ja tu siedzę? Cóż jest? O słońce wychodzi, o nie! Napisz ja bym wody. To w ogóle go położył gdzieś na łóżko, nie? No właśnie. Trochę jest za daleko. Jestem... Malak, jest okej? Okay? Staniesz? No dobra, wstaję, czekaj. Weź już ty nagrywaj, bo ja nie chcę na twoim kanale nagrywać, tak wiesz, po nawet rożowe, okej? Okay? Przepraszam, już. No, ja lubię nagrywać, wiesz, lubię ci pomagać, ale... Jest git? No, jest git, dobra. Jolanda tak, jak płakała ja całą noc podobno. Co? No. Jak to tak, płakała? Właśnie dzwoniłam i już jest, są trochę spokojniejsze, ale... No. Kurde, muszę do nich pojechać, muszę im powiedzieć, że wszystko jest okej, żeby się nie martwiły. Ale spokojnie. Ale nie one się będą martwić. Ale nie możesz się teraz przemęczać, my to powinniśmy tak? zadzwonić na policję, że... W sensie, może do proboszcza chyba lepiej, że... O nie. No, samochód. A może lepiej się nie przyznawać do tego? Tam są i tak moje, by nam wiedzieli. Tam są moje tablice rejestracyjne, ten padzido. No to weź ten, panie no budowniczy. Ja sorry, ja działam legalnie. No ale tylko pan wyciągnie moje auto, nie wiem, zaczepi na koślinkę, odciągnie i nie zabierzemy mamy holownika, holownik poszedł tydzień temu. Dobra, pojadę moim prywatnym po prostu. Panowie, wy nie dacie rady. Nie, łap... No. Poczywaj mi, poczywaj mi. Ja nie dam rady, dawaj, chodź. Cześć, odpokój się. To ja może pójdę patrz, z nim, on rękoma to auto wyciągnie to zaraz. Pani Marysiu, jaki chce pani komentarz za serduszka? A to niech Simona Ksiński już prowadzi, co ja będę. No właśnie. Pani Marysiu, jaki pani chce komentarz do serduszkowania? Wypadek. Dobra, napiszcie komentarz wypadek, to wraz z panią Marysią wam przyplewam serduszko. Dobra, to lecimy dalej. To co, idziemy tam do dziewczyn powiedzieć, może że się nic nie stało? Się z widzami, bo ja się musiałem witać i musiałem się krzyczeć i wyjść na idiotę, bo... W ogóle przywitałeś się? Tak, przywitałem się. Cześć. A, no dobra. Nie, naprawdę się przywitałem, naprawdę. Dobra, to ty też się przywitaj. Cześć widzowie, z tej strony Smolax. Witam was u mnie na kanale w pierwszym odcinku z Minecraft Dom. No i jest z nami Luferek, który będzie ze mną mieszkał. Tom. I jest jeszcze Vivi, nasza sąsiadka. No hej. Pani Marysiu, tak trochę głupu, wow. Pani gra na pianinie? Pani gra na gitarze. Ale fajnie. No tak. Jurassic Park! Nie uwielbiam panią. Naprawdę oddzięczę się pani jakoś. Naprawdę dziękuję. Nie trzeba. Kupię pani kwiaty, okej? Okay? No, albo czekoladki kupimy, cokolwiek. Serio, uratowała mi pani życie. A tam życie. Tylko pomogłam. A tam dziękujemy życie. Bardzo. Nie ma sprawy. O, bardzo dziękuję również. Niech pan odpoczywa i może tak za jakieś 5 dni niech pan do mnie wpadnie, żebym mogła zobaczyć jak tam rany. Dobrze, się dobrze, dobrze gojąc, nie ma wpadnę, zakażeń. Dobrze, to przeniosę ze sobą na przykład, nie wiem, kawę czy herbatę. A na kawę się zgodzę. O, no dobrze. To widzimy się. To on podrywa? Nie podrywa jej. Co by tu wybrać? Poderwi? No co, znowu poderwi? Nie, no tak nie może być. Poderwi. Kurde, no tyle same poderwi, kiedy będzie co innego? Polak, co robisz? Co? No nic. Co jest mysł, nic nie mówisz? Przepraszam. To normalne po wypadku, najlepiej, żeby odpoczywał. Tak, to po wypadku. To zbieramy się, tak? Tak, dobra. No, zbieramy się. No, to dziękuję jeszcze raz i mam nadzieję, że się zobaczymy za te 5 dni. Jaki słodki pięciu tydzień, jaki słodziak. Jak on się wabi? Probówka. O, probówka, fajnie. Jaki słodziak. Napiszcie w komentarzu probówka to wraz z probówką, luferkiem, Vivi oraz panią Marysiową. Przypniemy wam serduszko. Ojej. Przepraszam jeszcze raz za najście. Przepraszam za nic tego. Co się stało? No, to nie moja wina, chciałem uratować zwierzątko. No dobra, no, dobra. To miłego dnia życzymy, przepraszamy za niespokojną noc. Co jest, kurde? No właśnie. Co to było? Coś się rozbija. Nie, bo was samochód ma. Aha, to był samochód! O jacie. Tylko no nie ma jest jednej opony. Nawet jakimś stanie, w sumie to nie wiem. No i ma trzy koła. To wygląda. Jezu. No ale właśnie. Ważne, że go tam nie ma, teraz nic się nie dowie, że to my zrobiliśmy. Chyba pójdzie do kasacji. Ufer, nie będziesz zły. Mamy do pogadania.
No dawaj, Smolak, do jeszcze tylko schody te i mamy to za sobą. No dobra. Dobra. Będzie dobrze, będzie dobrze. Dziewczyny! Halo? Daj mi może otworzyć te drzwi. No dobra, no. Masz. Cicho, 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 cicho. Masz klucz czy nie? Tak, 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 chodźcie. Jolo śpi, tak, cicho. Chodźcie. No cicho, co się stało? No bo Jolo śpi, a nie spała całą noc, płakała. Hej Martyna. Cześć, hej, cześć. Martyna. Jak się czujesz? Okropnie, szkoda gadać. Rytul pocałuj na przywitanie. Zagadaj. Chcę prosić za nieobecność. Martyna, ja chciałem cię przeprosić za to, że niestety nie wyszło nam dzisiaj w nocy, rozmowa żadna i tak dalej. No, nic się nie dzieje, spoko, rozumiem, jakby jego życie i zdrowie jest ważniejsze niż jakaś rozmowa. Chodź, chodźcie, usiądź tutaj. Ja ci zaraz coś przyniosę. Przyniosę ci jakieś bandaże, o ile ich potrzebujesz, i coś do jedzenia, nie, herbatę, no, cokolwiek. Jakieś tam mam. Siadaj, siadaj. Dobra. To jaki samochód mi kupisz? Ja mam ci kupić samochód. A kto mi rozwalił samochód? No ale to ja mam ci kupić, naprawdę moja to wina? Naprawdę będziecie się kłócić o samochód? A wiesz, jak miałem wypadek na deskorolce, na jego deskorolce, to zamiast pomóc mi, to on biegł za deskorolką 2 kilometry, bo ona z górki leciała. No bo byłem młody i miałem mało pieniędzy, to była moja jedyna deskorolka. Siadaj. Deskorolka to deskorolka, a samochód to zdecydowanie coś innego. No, ale biegł 2 kilometry! O coś! Ale miałem złamane kolano. Ciszej, ciszej. Złamane kolano. Widzisz, słyszałeś ją? Ja bym to nagrywał wtedy, to bym pokazał. Tak, a pewnie. Wow. No dobra, dziękuję. Nie możesz sobie dziękować. A co się dokładnie stało? No, jechałem drogą, bo miałem... Wjechał w kościół. No, ale... Buchem? Po co ja wtedy jechałem? Po coś do jedzenia i do picia. I... No, oto wielka tajemnica Smolaksa. No i jechałem, i nagle zwierzę mi jakieś wybiegło przed ten... przed maskę i szybko skręciłem. To chyba był jakiś kot, nie jestem pewien. No i szybko skręciłem i walnąłem w ścianę, która należała do terenu kościoła. To w sumie uroczy, no. Bo chciałeś uratować zwierzę, ale żeby tak się poświęcać. Ale kościoła. Najważniejsze, że kot przeżył. No dobra, niech ci będzie. Chcecie coś zjeść może? Jesteście głodni czy coś? To ja powinienem dzwonić po Netę, ale oczywiście ten łeb ciągle jest na zakupach i kupuje fundamenty, bo zaraz będziemy tynkować, to się tynkować. Zaraz będą stawiać ściany i Neto się tym wszystkim zajmuje i to jest zawieść. No dobra. I jak chcecie, jeżeli jesteście mocno zmęczeni, ja bez problemu mogę wam odstąpić łóżko. Ja spałam prawie całą noc, a was nie było. Ja nie chcę z nim spać, nigdy w życiu. Ale nie chodzi mi o to, jedna osoba może spać na kanapie, druga u mnie w pokoju, a... Znaczy, ja mam pomysł, może zróbmy tak, ja spróbuję zadzwonić do NTA i może on przyjedzie po prostu po nas, wiesz? Dzwoń do niego, może coś uda się zrobić. Jaki on samochód weźmie, będzie musiał wypożyczyć, świetnie, na koszty nas narodziły. No ale nie aż tak duże, widzowie, może... zostawią teraz łapkę w górę i odrobimy to. No to poproś o te łapki, bo ja nie mam siły na ciebie, ja nie potrafię. Widzowie, tak... proszę, zostawcie teraz łapkę w górę, żebyśmy odrobili te pieniądze, żeby nam się udało uzbierać nowy samochód. Serio, kupimy nowy samochód, to będzie jakiś super mega samochód, musicie zostawić łapkę w górę, suba na kanale i dzwoneczek. No, znam, że cię kupi jakiś, kurde, który pali 25 litrów. No nieprawda, no znam się trochę na samochodach. Solax, ale naprawdę musiałeś to wjeżdżać? Przecież mogło ci się coś gorszego stać. No, ale dla zwierzaków zrobię wszystko. Nie zgrywaj aż takiego bohatera, naprawdę mogło się to gorzej skończyć. Tak, ja jestem jego małpiszonkiem, widzę. Nie ukrywam. No dobra, przynajmniej jest to wszystko luźniej. Najważniejsze jest to, że mam 3 koła w samochodzie. Nie masz 3 kół. Jak nie mam 3 kół? To chyba były 2. Dobra, już. Może po prostu zróbmy tak, żeby nie narzucać kosztów na was kolejnych, żeby Natek nie odbierał kimkolwiek. Nie, Natek i tak odbierze. Ale dobrze, ale póki co posiedźcie tu, odpocznijcie trochę, bo to było za dużo emocji, on jest pocheratany całkowicie. Ale nie możemy tylko siedzieć, budowa nas czeka, budowa dobrze, domu. Dobrze, dzień albo chociaż kilka godzin poczeka. Odpocznijcie trochę, ty musisz się zregenerować. Martwi się o ciebie, Smolax, naprawdę mi na tobie zależy. Wait, what? To ona właśnie powiedziała, że na nim... Serio? Nic nie robię. Zatem ty też nie miałeś łatwego dnia. No. Musisz odpocząć, chociaż kilka godzin.
Dobrze. No, Smolak, zgódź się. Dobrze, ale godzina, ewentualnie dwie, nie więcej. Dobrze, chociaż tyle, więc nie wiem. Albo siedzicie tutaj, albo u mnie, albo w pokoju w międzyczasie. Dobra, chodźmy oglądać razem. I wtedy ja mówię tej dziewczynie, to jest najlepszy żart na świecie, słuchajcie, serio. Byłaś... No. Dobry, co nie? Dobry. No. Byłaś u szefa na dywaniku? Tak, a skąd wiesz? Zorek ci się odcisnął na plecach. O nie. A ja słuchajcie, dobra, mówię, jestem u doktora i mówię mu tak: panie doktorze, mam sklerozę. I on odpowiada: od kiedy? A ja mu na to: co od kiedy? Jezu. To było mniej śmieszne, ale no dobra, niech ci będzie, niech ci będzie. Kupisz samochód. Ty kupisz samochód. Ej, ale tu ładnie, nie? No. Ładna pogoda. Właśnie, bo miałem cię zapytać, skąd masz te ubrania? Coś tu się działo? Nie. Czy ja o czymś nie wiem? Całowali się. Co? Nie! Co? Nie gadaj. Nie. Serio, zaraz tu wyjdę. Vivi, skąd, czemu tak podejrzewasz? No bo jak weszłam tutaj do pokoju, to siedzieli tutaj przytuleni do siebie i... Tak jak teraz. Do tego doszło, nie? Co? Nie! Przytulane do siebie. Z tym jesteśmy przyjaciółkami. Lufer. Ja nikogo nie pocałowałem. Jeszcze. Całowałem się. Inaczej to wyglądało. Nie. Mogło wyglądać, ale do niczego nie doszło. Ej, jasne. A ty masz jakieś wąty o to do mnie? A może tak? Porozmawiaj o uczuciach. Wyznaj jej miłość. Tytuł pocałuj. I nic nie rób. Jezu kochani, ja nie wiem, czy to nie jest za wcześnie. A nie, muszę zrezygnować. Ja sobie tak żartowałem, Martyna, wiesz? No, naprawdę żartowałem. No, dobra. Dobra, Lufer, bo ja odcinek muszę skończyć. Dobra. Także dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. No i wiecie co robić, zostawcie teraz 5000 łapeczek w górę, to wrzucamy wam kolejny odcinek z Minecraft Dom. Dokładnie tak. Pamiętajcie jeszcze o subskrypcji wraz z dzwoneczkiem. No i dzisiaj ze mną był Luferek. Może najpierw dziewczyny. No, ale to dobrze zacząłem. Nie, dziewczyny. No. Pożegnaj dziewczynę, bo... Ale no... Dziewczyny to dziewczyny. No. Luferek. Nie no, dobra, no już. Martyna. Byłam. Była także z nami Viviś. Byłam. No i Luferek. I ja byłem, no. Dokładnie tak. Także widzimy się w następnym odcinku, no i cześć. Pożegnajcie się, bye.